Cześć, witajcie jesienią 2019 na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki temat. Mamy pojazd Kia. Czy to będzie Kia, czy to będzie Hyundai, czy to będzie jakiś inny pojazd z tej serii. Słuchajcie, te pojazdy mają zamykanie zamków centralnych podczas jazdy. Wiele właścicieli ma taki pojazd, z czym się boryka. Generalnie może to jest problem i nie problem, natomiast słuchajcie, no według mnie z punktu bezpieczeństwa ma to bardzo duże znaczenie. Mówimy oczywiście o czym? Mówimy tutaj, słuchajcie, o tym klawiszu, który robi się na czerwono tu w momencie zamknięcia zamków centralnych automatycznie podczas jazdy. No jest to, słuchajcie, dosyć uciążliwe, dlatego że samochód się zamyka, czasem się nie otworzy. Generalnie, słuchajcie, rzecz jest jaka. Samochód powyżej 40 na godzinę zamyka się automatycznie, powinien przy zwolnieniu tej prędkości się automatycznie otworzyć, bądź otworzyć po wyłączeniu klucza. Czasem ta funkcja otwarcia może głupieć, czasem może nie głupieć, natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka. Z mojego punktu bezpieczeństwa wygląda to tak, jeżeli nie daj Boże doszłoby do jakiejśkolwiek kolizji, w której został moduł uszkodzony bądź zostało zerwane zasilanie w pierwszej kolejności, a nasz moduł nie zdążył pootwierać drzwi, no to może się zdarzyć tak, że nasze zamki centralne się zaryglują, a niestety się otworzyć nie będą chciały. No i zostanie nam oczywiście wyjście, teoretycznie powinny się te drzwi otworzyć z klamki, ale nikt nie wie, co może się zdarzyć, jak się może zdarzyć, bo sytuacji może być tysiące różnych. No i zostaje nam szyba pod warunkiem, że mamy jak ją wybić, nie? Ja wiem, może się znaleźć wielu pesymistów, którzy powiedzą, słuchaj chłopie, nie ma takiej możliwości, samochód przy uderzeniu się otwiera. Tak, okej, otwiera się, według softu otwiera się, pod warunkiem, że system poduszek zdąży to zrobić i nie zostanie coś uszkodzone, co w samochodzie powinno zadziałać poprzednio i zadziałało, nie? Dobra, słuchajcie, ale generalnie rzecz jest jaka. Można czegoś takiego się pozbyć urządzeniem serwisowym. Ja Wam teraz pokażę taką metodę, którą można to zrobić. Mamy, słuchajcie, przed sobą tutaj urządzenie diagnostyczne. No i teraz tak. Co musimy zrobić, żeby taką funkcję wyłączyć? Musimy się dostać tutaj do tego BCM-a, czyli modułu kontroli nadwozia. O, ja to w tym momencie zrobię. Nasz system się połączy. Zapłon mamy oczywiście włączony, bo komunikacja musi być z pojazdem. No i teraz słuchajcie tak. W czymś takim, jeżeli jesteśmy, włączymy tłumaczenie, żebyście to widzieli. Mamy coś takiego jak na przykład specjalne funkcje. BCM to jest ten moduł, który zarządza instalacją wewnątrz pojazdu i mamy coś takiego tutaj jak funkcje specjalne. No i jak jesteśmy w tych funkcjach specjalnych, to znaczy oczywiście wiadomo, możemy wejść, musimy, prawda? Mamy tutaj dostępne opcje, oczywiście klikamy dostępne opcje, system puszcza nas dalej. No i tak jak tutaj widzicie, zerknijcie sobie, co prawda w języku angielskim, ale mamy tak, automatyczne drzwi, automatyczne zamykanie drzwi status i automatyczne otwieranie drzwi. No i teraz jak sobie polecimy tutaj bardzo dokładnie, widzicie, mamy 40 na godzinę, czyli to jest prędkość, przy której powinien się samochód zamknąć według ustaleń producenta. No i następny parametr to mamy automatyczne otwieranie drzwi. No i co ciekawe, słuchajcie, to automatyczne nie działa, być może przez to, że to nie jest, słuchajcie, tak jak widzimy tutaj auto, tylko atuo. No właśnie. Pewnie i przez to cholera nie działa, że gdyby to było auto otwieranie, to tak, a to jest atuo, nie? No ale dobra, niech tam będzie jak będzie. Generalnie co musimy zrobić? Wchodzimy w 40 i tutaj już co mamy? Tutaj mamy dostępne prędkości, przy których samochód ma się zamknąć bądź otworzyć. Znaczy tutaj wyboru nie ma otworzyć, natomiast jest to przy jakiej prędkości on się zamyka, prawda? Czyli możemy sobie wybrać 15, 25, 35, 20, 30, 40, dostępne warianty i opcje. No i producent tutaj nam już z fabryki, z automatu chyba
czy z salonu. Ciężko powiedzieć, dał 40, powyżej której samochód staje się super bezpieczny, bo zamki centralne się zamykają i trzymają drzwi. No bardzo ciekawe. To znaczy, że jak się nie zamknął automatycznie, to co znaczy, że co? Samochód jest niebezpieczny, bo co? Bo drzwi mu odpadają podczas jazdy? No bez sensu i głupota. No, ale niech tak będzie, nie? Powiedzmy. Więc tak, wracając do tematu, co robimy? Musimy tutaj w pierwszym parametrze, pierwszy parametr, który mamy tutaj, mamy możliwość wyboru wyłączenie. No i my sobie wybieramy i na naszym wyświetlaczu tutaj, widzicie, pojawiło się tu, pojawił się napis, że funkcja została wyłączona, ale musimy zrobić coś takiego, co by nie głupiał nasz zamek, bo wierzcie, że to głupieje, musimy się tym zająć. W tym trybie ATUO, bo nie jest to auto, musimy również tą funkcję wyłączyć. Wiem, że może światełko Wam tutaj to przeszkadza, takie piku-piku, ale generalnie musimy tutaj wejść i tą funkcję musimy również wyłączyć. O. I tak jak zobaczycie, tutaj na statusie naszym mamy dwie funkcje wyłączone. Czyli nasz Auto Door Lock status i ATUO Door Unlock. No ciekawe i bardzo fajne, no ale słuchajcie, no gdy ja rozumiem, gdyby to było na polskie tłumaczenie i przetłumaczyli na polskie po kulawemu, to bym się zgodził, to bym mógł zrozumieć, ale nie wiem, być może, słuchajcie, się mylę. Być może się mylę i faktycznie jest takie w słownictwie takie słowo użyte ATUO. Niech tak zostanie, niech tak będzie. Przyjmijmy, że gdzieś tam ktoś miał psikusa i tak zrobił. No i co? Najważniejsza sprawa. Po zatwierdzeniu tego musimy kliknąć OK, dlatego że nasz proces musi zostać zapisany. No i nasz proces nie został zapisany właśnie, więc musimy ponownie wejść w naszą 40. Wyłączyć. O, i teraz już mamy zapisane. No właśnie, także chciałem Wam pokazać, że taka możliwość jest, żeby zamki centralne wyłączyć podczas jazdy, żeby się nam niestety nie zamykały. Także jeżeli filmik się komuś przydał, to liczę na łapeczkę w górę, subskrypcję sobie kliknijcie, będziecie mieli coś tam ode mnie aktualnego. No, natomiast wracając, jeżeli tak na krótko i na szybko Wam pokażę w statusie, po ponownym zatwierdzeniu, czyli auto do tego zamykania, mamy 0. Czyli to zamykanie zamków mamy zupełnie wyłączone i nieaktywne. Tak to właśnie wygląda. Także słuchajcie, nie ma takiej możliwości, że czegoś się nie da wyłączyć. Trzeba po prostu wiedzieć, jak, ewentualnie czym, nie? Także jeszcze raz, podziękowo za stracony czas, wyłączajcie zamki. Jak macie problemy, piszcie, będziemy się dzielili tymi tematami. No i co mogę życzyć? Mniej problemów z samochodami i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć, trzymajcie się.